Okej. Tak, już jest komunikat, że spotkanie prowadzone jest transmisja na żywo na Facebooku. Także chyba wszystko w porządku. Tak, dziękuję bardzo. Witamy serdecznie naszego gościa dzisiejszego, naszą gościnię właściwie, panią doktor Joannę Modrzyńską. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Jest nam bardzo miło, że możemy panią gościć. Dzisiejsze spotkanie będzie miało tytuł "Czy monarchia brytyjska się skończyła?". Trochę ten tytuł taki kontrowersyjny, bo ten temat też jest dosyć kontrowersyjny. Ale zanim do tego przejdziemy, ja nazywam się Julia Rolińska i dzisiejsze spotkanie poprowadzę z moim kolegą z przedstawicielstwa regionalnego w Toruniu, z Szymonem Ostrowskim. Także witam wszystkich i witam szczególnie naszego gościa, którego w pierwszej kolejności chciałabym przedstawić. Pani doktor Joanna Modrzyńska jest wykładowczynią na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się protokołem dyplomatycznym, zasadami savoir-vivre, funkcjonowaniem Unii Europejskiej i też dyplomacją miast. Też bardzo serdecznie ze swojej strony polecam książkę pani doktor pod tytułem "Protokół dyplomatyczny, dziękuję, etykieta i zasady savoir-vivre", które były całkiem niedawno też aktualizowane, tak? I dla mnie jest to kompendium wiedzy na temat savoir-vivre i nie tylko. Więc serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tą pozycją, ale dzisiaj będziemy rozmawiać, tak jak sam tytuł mówi, o monarchii brytyjskiej. Więc słowem wstępu, bardzo wiele ostatnimi czasy wydarzyło się w brytyjskiej rodzinie królewskiej, która, no nie ukrywajmy, jest najprawdopodobniej najsławniejszą rodziną królewską na świecie i najbardziej rozpromowaną. Zaczęło się tak naprawdę całe to wydarzenie, które mamy teraz, do którego doprowadziło, to ślub księcia Harry'ego wraz z amerykańską aktorką Meghan Markle, który potem zakończył się po niedługim czasie rezygnacją z pełnienia urzędów królewskich i wyprowadzką do Stanów Zjednoczonych. Potem byliśmy świadkami niestety śmierci księcia Filipa, księcia Edynburga. Potem królowa obchodziła swój jubileusz 70-letni, platynowy. No i następnie doszło do przykrego wydarzenia, którego no jednak wszyscy się spodziewaliśmy, czyli królowa niestety zmarła. I zaraz po niej tron objął jej najstarszy syn, czyli Karol, obecnie Karol III, którego koronacja będzie miała miejsce w maju. I jesteśmy obecnie świadkami tak naprawdę ogromnej burzy medialnej, która dzieje się wokół księcia Harry'ego i jego żony. Głównie przez fakt, że wyszła, jeszcze nie w języku polskim, ale po angielsku już wyszła jego książka pod tytułem Spare, gdzie książę opowiada swoją historię na temat bycia tym drugim bratem. I tak naprawdę urosło to do bardzo, bardzo dużej rangi światowej, tak naprawdę to, co książę ma tam do powiedzenia. Więc na samym początku chcielibyśmy zapytać o tym, jak zmienił się wizerunek rodziny królewskiej po tym, jak tron objął król Karol III. Właściwie trudno mówić o tym, że zmieniło się to w jakiś taki bardzo drastyczny sposób. Tak naprawdę to wszystko, co dzieje się w brytyjskiej rodzinie królewskiej od bardzo, bardzo dawna, jest przykładem na to, jak brytyjska rodzina królewska potrafi ewoluować. Jak bardzo stawia na ewolucję, a nie na rewolucję. Co to oznacza? Proszę sobie przypomnieć, bo mimo że tak naprawdę serial The Crown jest w dużej mierze tylko fabularyzowaną wersją opartą czy inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, to wiele osób, widzę to czy to w różnego rodzaju mediach społecznościowych, czy podczas dyskusji, właśnie podnosi ten argument: w serialu widziałeś, jak to było, straszna ta rodzina królewska,
co pokazuje, że tak naprawdę widzowie, przeciętny zjadacz chleba bardzo utożsamia ten serial z tym, co się wydarzyło w rzeczywistości, a co oczywiście no, dość trudno stwierdzić, bo o ile możemy powiedzieć, że rzeczywiście pewne wydarzenia historyczne tak, miały miejsce, to to, co się działo za zamkniętymi drzwiami pałacu Buckingham czy w Windsorze, no to tak naprawdę to jest w dużej mierze tylko domysł twórców serialu. I tam już właśnie było pokazane coś, co rzeczywiście ma swoje pokrycie w historii, czyli to, jak chociażby sama królowa Elżbieta ewoluowała w swojemu mężowi, księciu Filipowi, może zawdzięczać chociażby to, że to książę Filip namówił ją do tego, żeby więcej w... z życia rodziny królewskiej odkrywała w mediach. Rozpoczęło się przecież od tego słynnego wystąpienia w radio, kiedy przyszła królowa, obiecywała, że zrobi wszystko, żeby być królową Brytyjczyków i żeby zasłużyć na ich szacunek. Później to właśnie, co wprowadził książę Filip, czyli ta obecność w telewizji, słynne w orędzia królowej wygłaszane właśnie najpierw w radio, później w telewizji, różnego rodzaju próby zapraszania telewizji, dokumentowania tego, co się dzieje w rodzinie królewskiej, najważniejszych wydarzeń, już nie tylko takich oficjalnych, ale również tego, co dzieje się w sferze tej takiej bardziej prywatnej. Królowa była też osobą, która przecież co prawda, no na pewno nie jako jedna z pierwszych osób, ale w którymś momencie też dawała zgodę na to, żeby tworzone były oficjalne fanpage'e na portalach społecznościowych i o ile na pewno Państwo pamiętacie, że bardzo często na przykład ogłoszenie o zaręczynach w rodzinie królewskiej, czy o narodzinach nowych członków rodziny królewskiej. To jest to takie specjalne ogłoszenie wystawiane przed pałacem Buckingham w Londynie. Tak równocześnie z tym właśnie takim tradycyjnym wystawieniem w formie papierowej byśmy nazwali. Te ogłoszenia pojawiały się właśnie też na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych. Czyli zdecydowanie możemy powiedzieć, że z jednej strony brytyjska rodzina królewska, jak chyba wszystkie inne rodziny królewskie, ale tutaj pani Julio zauważyła pani, że ta rodzina królewska jest zdecydowanie najbardziej znana na całym świecie, najbardziej popularna, najbardziej obecna w mediach społecznościowych, w popkulturze, w różnych innych sferach życia. To jest właśnie ten przykład, że jak najbardziej rodzina królewska potrafi ewoluować, dostosowywać się i nadążać za zmieniającym się światem, a jednocześnie być symbolem tego, co jest właśnie takie trwałe, eleganckie, na pewno konserwatywne, czyli takie to trochę połączenie ognia z wodą. W tym wypadku wydaje mi się, że nawet bardzo, bardzo udane. Tak, zdecydowanie. No ale też nie zmienia to faktu, że tak naprawdę stoimy w obliczu, po śmierci królowej, stoimy w obliczu faktu, że tak naprawdę za naszego życia najprawdopodobniej nie zobaczymy kolejnej królowej, że na tronie jednak będą zasiadali mężczyźni, co jest dużym takim trendem odmiennym niż w innych częściach, na przykład w Hiszpanii teraz stoją przed obliczem zmiany konstytucji, żeby właśnie kobieta mogła zostać królową. I też trochę mam wrażenie, że królowa Elżbieta była trochę wprowadzona w taki wizerunek ikony feminizmu w jakimś sensie, przez sam fakt, że była kobietą, która była na tronie, która prowadziła, tak naprawdę rządziła tą całą rodziną i była tym elementem, który spaja ten Commonwealth. Jak tak naprawdę było w rzeczywistości? Czy faktycznie była to ikoną feminizmu, czy nie do końca? Ja bym tutaj jednak zdecydowanie polemizowała, bo dokładnie tak jak w hiszpańskiej rodzinie królewskiej, przecież to chyba wszyscy wiedzą, ja tylko przypomnę, że to, że królowa Elżbieta zasiadła na tronie, to był bardzo duży wypadek, przypadek, zrządzenie losu. To nie jest tak, że królowa, nie wiem, wywalczyła sobie tę pozycję w jakiś sposób, tak po prostu, mówiąc kolokwialnie, los chciał.
Ja co prawda nie przypuszczałam, że powinnam była to zrobić, ale może trzeba było podsumować, ile w ciągu ostatnich wieków kobiety zasiadały na tronie w poszczególnych krajach i gdybyśmy wzięli pod uwagę królową Wiktorię i długie panowanie królowej Elżbiety, być może okazałoby się, że to, że kolejnymi królami, tak jak teraz jest król Karol III, po nim będzie najprawdopodobniej obecny książę William, po nim prawdopodobnie jego syn, czyli rzeczywiście przynajmniej w tej takiej w pierwszej linii raczej sami mężczyźni, to właśnie, patrząc na królową Elżbietę, przecież ona w ogóle nie powinna zasiąść na tronie. Było to zrządzenie losu spowodowane tym, że brat jej ojca zrezygnował z tronu i w ten sposób ona wraz ze swoją siostrą stały się ewentualnymi kandydatkami do tronu. No i rzeczywiście tak się stało. Księżniczka Elżbieta ostatecznie została królową Elżbietą II. Ale no mówię, tak jakby podsumować w jej lata panowania królowej Wiktorii, to mogłoby się okazać, że faktycznie Wielka Brytania jest przynajmniej pod względem długości sprawowania, zasiadania na tronie przez kobiety, wiedzie prym. Nawet jeżeli teraz mamy rzeczywiście w kolejce do tronu, czy na tronie zasiada, plus w kolejce są dwaj potomkowie w linii męskiej. Także tutaj zdecydowanie w Wielkiej Brytanii ta zmiana została wymuszona po prostu okolicznościami, tak jak dzieje się to, czy działo się również w innych, chociażby europejskich rodzinach królewskich. Chociaż wracając do tego pierwotnego pytania, trudno mówić, żeby królowa Elżbieta w ramach walki bycia feministką wywalczyła sobie to miejsce, natomiast myślę, że nie powiedziałabym też, że królowa Elżbieta była wojującą feministką, natomiast niewątpliwie doceniała, bardzo angażowała kobiety w pracę rodziny królewskiej i pod tym względem myślę, że na swój sposób królowa Elżbieta, myślę, że nawet jeżeli nie w 100%, to częściowo jakieś tam nastawienie feministyczne potrafiła w ten taki praktyczny sposób zrealizować. No właśnie, a jak już mówimy o kobietach w rodzinie królewskiej, jakie jest pani zdanie na temat tego medialnego konfliktu, rzekomego medialnego konfliktu pomiędzy księżną Kate a księżną Sussexu, czyli Meghan? Bo tak naprawdę dochodzą do nas informacje, że ten konflikt, który trwał rzekomo już od zaręczyn księcia i Meghan, jest troszeczkę rozdmuchany i tak naprawdę nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością, ale właśnie chciałam poznać pani opinię na ten temat. Czy faktycznie możemy wierzyć w te medialne doniesienia? Myślę, że tego nie dowiemy się nigdy. Chociażby dlatego, że abyśmy mogli sobie wyrobić jakieś zdanie, musielibyśmy poznać relacje z dwóch stron. Dotąd ta relacja jest tylko i wyłącznie jednostronna. Dopóki ona będzie jednostronna, dopóty jesteśmy w stanie stwierdzić, co tak naprawdę się wydarzyło i która ze stron brzmi bardziej prawdopodobnie. Bo nawet gdybyśmy mieli relację z dwóch stron, to też kwestia dowodów. Bo jeżeli zostanie to w sferze słów, relacji, sprawozdań, to tak naprawdę słowo przeciwko słowu, bez twardych dowodów nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak te wydarzenia odbywały się naprawdę. W związku z tym myślę, że tak długo, a myślę, że to będzie jeszcze bardzo, bardzo długo, brytyjska rodzina królewska będzie oczywiście wierna swojemu mottu, nie będzie komentowała, nie będzie zaprzeczała. Jej największą bronią jest po prostu milczenie, ewentualnie wygłaszanie. Proszę pamiętać o tym, co się działo jeszcze za życia królowej Elżbiety II, która właściwie wydała oświadczenie,
po tym pierwszym słynnym wywiadzie u Oprah, gdzie mówiła, że nadal kocha swojego wnuka, że on, jego żona, ich dzieci są nadal mile widziani na dworze, że zawsze będą kochanymi wnukami, prawnukami królowej i pod tym względem się absolutnie nic nie zmieniło. W związku z tym myślę, że jak było naprawdę, wiedzą tylko strony zainteresowane i tak długo, jak się druga nie odezwie, nie skomentuje, to nie jesteśmy w stanie mieć nawet tego przysłowiowego bladego pojęcia na temat tego, co wydarzyło się tak naprawdę. Tak, można właściwie, tak jak rozmawiamy, można tak naprawdę zgodzić się, że Elżbieta II to była postać, instytucja, ktoś w rodzaju, tak naprawdę nie w rodzaju, po prostu ikona kultury, ikona brytyjskości w jakimś sensie. I tutaj trzeba zadać sobie to pytanie, jak na jej miejscu odnajdzie się jej syn. Jak pani się wydaje, jakim władcą będzie Karol III? Jak bardzo będzie się różnił od matki i jak będzie się różniło, jak będzie się różnił odbiór poddanych tej postaci? Tak, panie Szymonie, absolutnie zgadzam się z tym, że królowa Elżbieta II była ikoną, była instytucją, była kimś, kogo myślę, że król Karol III nawet nie będzie starał się zastąpić. To będzie zupełnie inny okres w dziejach monarchii brytyjskiej z wielu różnych względów, chociażby właśnie dlatego, że królowa Elżbieta, z tego co pamiętam, za jej czasów na czele rządu brytyjskiego stało 14 czy 15 premierów, poczynając tak od tych najsłynniejszych do tych współczesnych, chociażby ze względu na swój wiek, Karol nie jest w stanie pod tym względem w żaden sposób dorównać matce. Z drugiej strony oczywiście można zrobić założenie, że pod warunkiem, że brytyjscy premierzy nie będą się zmieniali tak szybko jak w ostatnim czasie, bo jeżeli się będą zmieniali tak szybko jak w ostatnim czasie, to być może jest szansa na to, żeby jednak ten rekord pobić. Z drugiej strony zupełnie inne nastawienie, zupełnie inne podejście. Kwestia też tego, że królowa Elżbieta przecież wstąpiła na tron jako bardzo, bardzo młodziutka dziewczyna. Ona się wszystkiego tak naprawdę uczyła i znowu tutaj niestety muszę użyć kolokwializmu, w biegu, już w trakcie swojego panowania. Z drugiej strony wydawałoby się, że skoro król Karol jest tak naprawdę najdłużej przygotowującym się do tej roli następcą tronu również w historii monarchii brytyjskiej, no to właściwie nikogo lepiej przygotowanego od niego nie powinno być. I pod tym względem powinien absolutnie przebić królową Elżbietę II, co myślę, że mimo wszystko nie nastąpi. Chociażby dlatego, że królowa Elżbieta II towarzyszyła Brytyjczykom przez wiele, wiele pokoleń. Miała nie zawsze jej decyzje, zresztą to sama potrafiła przyznać, były właściwe. Niektórych z nich bardzo, bardzo żałowała i niekiedy o tym wspominała. Co też oznacza, że królowa miała świadomość tego, że też jest osobą, która popełnia błędy, a co najważniejsze, miała się do tych błędów przyznać. Z drugiej strony król Karol III, myślę, że pomimo tego wieloletniego przygotowania do roli króla Wielkiej Brytanii, myślę, że nawet czasami musiały nachodzić wątpliwości, czy rzeczywiście powinien objąć ten tron, czy też może od razu przekazać go swojemu następcy, czyli księciu Williamowi. Myślę, że to były pewne rozterki. I oczywiście to są tylko moje podejrzenia, ale myślę, że królowa Elżbieta II pomogła je rozwiać swojemu synowi pod koniec swojego panowania.
na te rozterki wpływ mogły mieć też wydarzenia związane oczywiście z pierwszą żoną króla Karola III, czyli księżną Dianą, ta nieprzychylność opinii społecznej po tym, co się wydarzyło, czego byliśmy świadkami. Z drugiej strony proszę zauważyć, że królowa Elżbieta II, wiedząc już, że to prawdopodobnie ostatnie lata, ostatnie miesiące, zdecydowała się mimo wszystko, bo to przecież ona była głównym powodem, dla którego król Karol nie ożenił się z Kamilą. Próbowała naprawić chyba w pewien sposób ten błąd, chociażby wydając to oświadczenie, w którym dziękowała wszystkim z okazji swojego platynowego jubileuszu, no i wspominała oczywiście księżną Kamilę. Mówiła o tym, że liczy na to, że po jej śmierci będzie ona królową małżonką, czyli zaszczyt, który nie dotknął przez tyle lat księcia Filipa. Prawda? To akurat pod tym względem serial The Crown bardzo podkreśla to, że ale oczywiście czy jest to prawda, czy nie, tego chyba do końca nie będziemy wiedzieli, że książę Filip do końca miał żal do swojej małżonki, że tej godności, tego zaszczytu nie dostąpił. A tutaj królowa sama podkreśliła, że zależy jej na tym, żeby po jej śmierci księżna Kamila została królową małżonką. W związku z tym myślę, że królowa dała dość dużo instrumentów ówczesnemu następcy tronu do tego, żeby jednak to przejęcie tronu nastąpiło w sposób płynny, żeby poddani wiedzieli, że jest to coś, co królowa do końca popierała, co wspierała, czemu sekundowała. Proszę zauważyć, że pomimo właśnie tego okresu takiego dość burzliwego w ostatnim czasie, akurat król Karol i jego małżonka może nie mają tak rewelacyjnej pozycji w badaniach opinii społecznej, jak chociażby książę William z księżną Catherine. Natomiast jest to na tle poprzednich lat niezwykle dobra i stabilna pozycja. W związku z tym uważam, że zdecydowanie to panowanie będzie zupełnie inne, nastawione chyba na trochę inne priorytety, ale też chyba nikt nie zakładał, że będziemy mogli dwa tak różne okresy panowania przez dwie tak różne osoby w jakikolwiek sposób porównać. Myślę, że to jest po prostu niemożliwe. Tak, zdecydowanie. Ja też osobiście zastanawiam się, jakie Karol może mieć podejście względem Commonwealthu, czyli tej rozpadającej się korony, która tak naprawdę cały czas ulega degradacji, tak jak my mogliśmy zauważyć niedawno Barbados, który zdecydował się odłączyć. I czy w opinii pani doktor będzie to znosił z taką samą godnością i jak królowa? Królowa Elżbieta II przygotowywała swojego syna do tej roli, ponieważ chociażby dlatego, nie wiem czy Państwo o tym wiecie, że na czele Commonwealthu ówczesny książę Karol stanął jeszcze za życia królowej Elżbiety II. W związku z tym myślę, że miał też czas na to, żeby zapoznać się z tym zagadnieniem też od takiej wewnętrznej strony. I mimo wszystko czasy, kiedy słońce nad Imperium Brytyjskim nigdy nie zachodziło, się już dawno temu skończyło. Świadomość tego miała królowa Elżbieta II. Myślę, że świadomość tego ma również Karol III. I myślę, że to jest coś, z czym raczej nie będzie walczył, tylko będzie starał się ewentualnie żegnać poszczególne kraje, które będą decydowały się odłączyć od Commonwealthu z godnością, w sposób taki niezwykle sympatyczny. Na pewno będzie starał się nadal z tymi krajami utrzymywać kontakty, bardzo dobre kontakty. Przecież w tych krajach, nawet jeżeli to były kolonie, często językiem oficjalnym jest jako drugi na przykład, albo jako dominujący jest język angielski. Bardzo dużo takich naleciałości kulturowych w tych krajach właśnie pochodzi z Wielkiej Brytanii.
Brytanii. W związku z tym myślę, że tak jest dnia na dzień odcięcie się od Wielkiej Brytanii raz, że byłoby no, nierozsądne, a dwa, no chyba nikomu na tym, żeby od razu palić za sobą mosty, nie zależy. Najlepszym przykładem jest również Unia Europejska, która miała podobny problem, to znaczy w momencie chociażby, kiedy rozpoczął się Rok Afryki, ten proces dekolonizacji. Bardzo często państwa członkowskie w ówczesnych wspólnot europejskich właśnie traciły swoje obszary kolonialne. Natomiast bardzo szybko okazało się, że ta współpraca, która się gdzieś tam zawiązała ze wspólnotami europejskimi, ona jest na tyle korzystna dla obu stron, że później nastąpił właśnie taki proces, że z jednej strony kraje te się uniezależniały, ogłaszały niepodległość, a z drugiej strony od razu wnioskowały do wspólnot europejskich o to, żeby nadal współpracować w ramach, teraz to się nazywa, w ramach Grupy Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Także myślę, że w XXI wieku można zmienić, nie wiem, formę rządów, można wystąpić z Commonwealthu, ogłosić pełną niepodległość, natomiast ale nie przekreśla w żaden sposób w przyszłych, dalszych możliwych form współpracy. Także myślę, że pod tym względem z jednej strony król Karol na pewno będzie starał się utrzymywać te kontakty, zrobi wszystko, żeby nie doprowadzić do tego, żeby ta liczba państw należących do Commonwealthu topniała, ale z drugiej strony, jeżeli taka będzie decyzja w obywateli danego kraju, to myślę, że zrobi wszystko, żeby nawet po takim wystąpieniu te relacje były nadal dobre. Tutaj rozmawiamy w pewnym sensie o polityce zagranicznej Zjednoczonego Królestwa, a ja chciałem zapytać o kwestie wewnętrzne, bo na światło dzienne wyszła taka sprawa, że Karol III jeszcze jako książę Karol bodajże w 2002 roku miał lobbować za niezakazywaniem polowania na lisa. To jest taki sport, no właśnie, który gdzieś tam balansuje na granicach jeździectwa, właśnie polowań. To było za Tony'ego Blaira, jeśli dobrze pamiętam. I moje pytanie jest takie, czy myśli Pani, że takie polityczne gesty, jakieś zaangażowanie polityczne u Karola III będzie możliwe, czy nie ma w ogóle o tym mowy, że on jakby będzie starał się być osobą jak najbardziej neutralną w kwestiach polityki wewnętrznej, czy możemy się spodziewać takich gestów? Gdybym miała porównywać królową Elżbietę II i księcia wówczas obecnie króla Karola III i stawiać na to, która z tych osób byłaby bardziej skłonna do tego, żeby zakazywać tego typu polowań, wydaje mi się, że postawiłabym na króla Karola III. Jednak to jest taka tradycja w arystokracji brytyjskiej, w której królowa Elżbieta wzrastała, natomiast król Karol jest znany ze swojej działalności ekologicznej, z tego, że eksperymentuje nie tylko w ogrodach, tak, ale w nowe formy upraw, że jest bardzo zaangażowany, bardzo dużo czyta, dokształca się, jeżeli chodzi o nowe, bardziej ekologiczne sposoby upraw roślin, w podejście takie ekologiczne, więc myślę, że tutaj, gdybym miała obstawiać, gdybym była zmuszona, to zdecydowanie postawiłabym swoje środki na króla Karola III. Nie wykluczam tego, że jeżeli tego typu inicjatywa by się pojawiła, to zyskałaby ona aprobatę ze strony króla. Jak będzie? Trudno to powiedzieć, ale myślę, że tutaj zdecydowanie szanse są zdecydowanie większe. Proszę też pamiętać, że król Karol jest uznawany też za taką osobę, która zdecydowanie szybciej niż królowa Elżbieta II coś palnie, powie w nieprzemyślany sposób, może w niezamierzany sposób, ale odkryje się i będzie można wiedzieć, że
tą taką słynną neutralnością rodziny królewskiej, jeżeli chodzi o preferencje polityczne, to jednak nie do końca tak jest, że jednak królowi jest bliżej do jednej partii politycznej czy drugiej w Wielkiej Brytanii, bądź też czy poglądy ma zbliżone do jednej z nich. Także myślę, że tutaj szansa na to, że król coś więcej na ten temat powie, że przez przypadek się coś wyda, jest zdecydowanie większa niż w przypadku królowej Elżbiety II, która z jednej strony słynęła z ciętego języka, z dość dużego poczucia humoru, ale jednocześnie potrafiła tę neutralność zachować niemalże w każdych okolicznościach. Tak, wydaje mi się, że grunt do zachowania wizerunku to jest niepozwalanie na dostęp do Twittera w obecnych czasach, więc miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Aczkolwiek chciałam też przejść do kolejnego segmentu naszej rozmowy, czyli właśnie kontrowersji wokół Harry'ego i Meghan. No nie ukrywamy, że teraz ma trochę miejsce taki medialny chaos. Też ze względu na to, że sami nie mamy też do końca możliwości wyrobienia sobie opinii, ponieważ książka przetłumaczona trochę niefortunnie tytułem na Ten drugi autorstwa księcia Harry'ego nie została jeszcze wydana w Polsce, bo wyjdzie dopiero w marcu, a do nas docierają tylko takie fragmenty po angielsku, trochę wyrwane z kontekstu, trochę naciągane mam wrażenie. Ale na pewno te najbardziej sensacyjne, przepraszam, że ci wbiłem w słowo, tak, że to tak, wszystko jest, jakby mamy podane takie najbardziej smakowite kąski, tak można powiedzieć. Zapytam przewrotnie, a nie o to chodziło? No zaraz do tego dojdziemy. No właśnie. Ale też chciałam w ogóle na początku zapytać, co pani myśli na temat tych rozbieżności, bo nawet względem tego, co znalazło się w książce, co znalazło się w tym nowym serialu Netflixa Harry i Meghan, a to, co znalazło się w przekazach medialnych wcześniej, czy nawet w wywiadzie u Oprah, wzajemnie się wyklucza. I teraz, czy tak naprawdę opinia publiczna, bo w tej chwili mam wrażenie, że opinia publiczna jest niesamowicie podzielona pomiędzy właśnie żałowaniem tego, jakich krzywd doznali w tym krótkim czasie jako małżeństwo w rodzinie królewskiej i wcześniej Harry samotnie, a między tym, że no tak naprawdę są, naciągają prawdę i żywią się sensacją. I tak naprawdę jak pani myśli, czy jakby powinniśmy im wierzyć, powinniśmy jakoś próbować dojść do tych faktów, czy faktycznie w ogóle nie ma sensu się interesować tymi sprawami? Tutaj będziemy chyba musieli wrócić do tego, o czym mówiliśmy na początku, to znaczy tak długo, jak nie będziemy mieli komentarza ze strony Clarence House, ze strony króla Karola, jego małżonki, księcia Williama, księżnej Catherine, tak naprawdę trudno będzie zweryfikować. Mówiła pani o tym niefortunnym tłumaczeniu, Ten drugi, pani Julio, a według pani jak ten tytuł powinien być przetłumaczony? Bo ja uważam, że właśnie na język polski to on, jeżeli tak będzie przetłumaczony, to jest to bardzo grzeczne i bardzo takie idące naokoło tłumaczenie. Chciałaby pani dosłownego tłumaczenia, zapasowy? Ja myślę, że powinniśmy zostać przy tym oryginalnym tytule, bo jednak faktycznie to słowo spare po angielsku nie ma takiego tłumaczenia w języku polskim, które by oddawało tak naprawdę istotę sprawy. Zgadzam się, chociaż z mojego punktu widzenia w ogóle to, że książę Harry zdecydował się na tego typu tytuł, jest absolutnie bardzo niegrzecznym gestem wobec brytyjskiej rodziny królewskiej. Jeszcze te ostatnie komentarze, kiedy w wywiadzie mówi, że boi się o swoich bratanków, że któryś z nich, tak, czyli mam tutaj na myśli nie następcę tronu księcia George'a, tylko dwójkę młodszych dzieci pary książęcej, że któryś z nich zostanie potraktowany dokładnie w ten sam sposób, jako wersja zapasowa dla następcy tronu. Mówienie czegoś takiego o członkach swojej rodziny, w tym o najmłodszych członkach rodziny, o dzieciach tak naprawdę, dla mnie jest absolutnie niedopuszczalne. I po drugiej stronie ten sam książę Harry, mówiąc o tym, jak bardzo kocha swoją rodzinę, że nigdy nie chciał sprawić jej przykrości, że nadal liczy na to, że
tę sytuację da się wyprostować, że dojdą do porozumienia, że wszystko będzie okej. Zastanawiam się, czy książę Harry jest aż tak pogrążony w żalu i nie widzi sprzeczności w tym, co mówi, czy ma to na celu nabicie kolejnych statystyk, sprzedaż kolejnych egzemplarzy książki. No tak z logicznego punktu widzenia jedno wyklucza absolutnie drugie. Także to, jak się książę Harry czuje, to jest na zupełnie inną opowieść. Natomiast włączanie w to dzieci księcia Williama i księżnej Catherine uważam za absolutnie niedopuszczalne. I jeżeli prawdą jest to, co cały czas książęca para Sussex powtarzała, że uciekła z Wielkiej Brytanii po to, żeby uniknąć tego zgiełku paparazzi, mediów, zainteresowania medialnego, robi coś takiego, gdzie przez bardzo długi okres czasu, wielu miesięcy od urodzenia się syna i córki, księcia Harry'ego i księżnej Meghan, w ogóle ich wizerunki nie były upublicznione, a jednocześnie robią coś takiego swoim bratankom. Dla mnie jest to kwestia absolutnie niedopuszczalna. To już pomijając wszystkie inne te smaczki, o których Państwo wcześniej wspominaliście, które się pojawiły w książce, to jest dla mnie rzecz no po prostu nie do wytłumaczenia, jak można w ogóle o czymś takim pomyśleć. Z mojego punktu widzenia ta książka to jest jeden z elementów starannie zaplanowanej kampanii marketingowej. Tutaj nic nie jest przypadkowe. Kolejność, moment publikacji, przecież nie wiem, czy Państwo skojarzyliście, debiut tej książki miał miejsce chyba dokładnie w dniu urodzin w księżnej Catherine, z tego co pamiętam, dzień wcześniej, albo dokładnie w dniu urodzin, czyli dokładnie jest to zaplanowane i dziwię się, bo jeżeli przez lata to książęce trio, o którym się mówiło, prawda, czyli książę William, księżna Catherine i książę Harry uchodzili za no, trio niezniszczalne, które się razem bawiło, razem spędzało czas i no po prostu byli dla siebie całym światem. Wybranie takiej daty no jest po prostu no chyba tylko czystą złośliwością, bo chociażby ze względu na tę przeszłość, która łączy księcia Harry'ego z księżną Catherine, należało w tę publikację przesunąć, nie wiem, o tydzień, o miesiąc, cokolwiek, ale nie robić tego jako, no nie wiem co, bardzo niefortunny prezent urodzinowy dla szwagierki. Kolejna rzecz, której absolutnie nie potrafi sobie gdzieś tam w głowie poukładać i w żaden sposób wytłumaczyć. I wracając do tego, tak, po kolei, tak, wywiadu Opry, słynne właśnie seriale Netflixa, czy to te, które miała tworzyć księżna Meghan, czy te, gdzie miała użyczać swojego głosu, czy to, gdzie miała razem z mężem, mieli być głównymi bohaterami, później właśnie książka, to wszystko jest zaplanowane i zupełnie nie da się pogodzić właśnie z tą argumentacją, że uciekamy z Wielkiej Brytanii, żeby uniknąć całego tego zgiełku medialnego, a później zachowujemy się jak rasowi celebryci. Bo co innego przyznać po prostu, że zachowujemy się jak rasowi celebryci, chcemy żyć na własny rachunek, nie chcemy mieć nic wspólnego z rodziną królewską, nie obchodzi nas rodzina królewska, nie chcemy żyć tak, jak żyje rodzina królewska. Oczywiście, to jest akceptowalne dla każdego, nie każdemu ten styl życia tak naprawdę, jak to się już za czasów królowej Elżbiety określało, życia w firmie. Tak naprawdę człowiek jest cały czas w pracy. 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie każdemu to może odpowiadać i to jest całkowicie zrozumiałe, to jest całkowicie ludzkie, natomiast sposób, w jaki to książęca para Sussex zrobiła, wydaje mi się, że po ludzku jest po prostu no, nie do zaakceptowania. Pani Julio, wspominała też Pani o tych nieścisłościach, które się pojawiają i nawet książę Harry w ostatnim wywiadzie zapytany właśnie wprost, to dlaczego mówiliście, że uciekacie od zgiełku, a później nie schodzicie z pierwszych stron gazet, z nagłówków, z mediów, pojawiacie się non-stop.
Żadna odpowiedź nie padła, no bo czy można uznać za odpowiedź, tak, odpowiadanie pytaniem na pytanie, a co innego można było zrobić? To znaczy, że nawet po bardzo dobrym przygotowaniu marketingowym książę na to pytanie wiarygodnej odpowiedzi, nawet wcześniej się przygotowując, nie był w stanie znaleźć. Tak, też jeżeli chodzi właśnie o to umiejscowienie w czasie, trochę też mi się nie skleja to z samym faktem śmierci Elżbiety, że no tak naprawdę nie minęło bardzo dużo czasu, więc najprawdopodobniej te projekty związane właśnie z tym serialem czy z książką musiały już trwać wcześniej. I tak naprawdę czy w ogóle to jest przypadkowe, że dopiero po śmierci Elżbiety to wszystko znajdujemy? Myślę, że nie, że to jest starannie wszystko zaplanowane, to co mówiłam, właśnie nieprzypadkowa zbieżność z urodzinami księżnej Katrin. Proszę też pamiętać, że ten wywiad, to podobno wbrew nawet zaleceniom obejrzał go książę Filip krótko przed śmiercią i raczej nie był zadowolony z tego, co zobaczył. Trochę to tak wygląda, jakby ten plan marketingowy był ważniejszy od tego, co się dzieje w rodzinie królewskiej. Z jednej strony wykorzystywał daty ważne dla rodziny królewskiej, a z drugiej strony tak jakby nie ma takiej rzeczy, nie ma takiej świętości, która byłaby w stanie wprowadzić jakąkolwiek zmianę w harmonogramie pracy, no bo nie waham się tutaj określić, że to jest sposób na życie i zarabianie w tej chwili księcia Harry'ego i księżnej Meghan. To jest tak starannie zaplanowane, że już w tym momencie chyba no po prostu nie ma takiego wydarzenia, które w jakikolwiek sposób by wpłynęło na zmianę tego harmonogramu. Także no tak jak było powiedziane w tym wywiadzie, co mieliśmy zrobić, naszych tytułów książęcych się nie zrzekniemy, mimo że tak bardzo nam nie po drodze z rodziną królewską. Nawet księciu Haremu trudno to wytłumaczyć tak naprawdę w logiczny i racjonalny sposób. Tak jak właśnie już Pani wspomniała, że ten aspekt finansowy mam wrażenie, że tutaj gra główną rolę. Książę Harry podkreślał wielokrotnie, że za wywiad Opry nie wzięli żadnych pieniędzy, a teraz to, z czego oni żyją, bo tak naprawdę to też jest temat na topie, z czego żyje właśnie Harry i Meghan, to twierdzi, że żyją z majątku, który dostał po matce, że dostał 13 milionów funtów i z tego właśnie żyją. No pytanie, czy jakby życie na takim poziomie nie uszczupli tego majątku do takiego stopnia, że będą musieli dalej kuć żelazo, póki gorące i szukać tej sensacji. Tak, więc właśnie tutaj się zastanawiam, czy właśnie poprzez to zachowanie takie, tak jak Pani to określiła, trochę celebryckie, że tutaj szukanie takiej sensacji i kontrowersji, czy będą starali się właśnie cały czas prowadzić taką narrację, żeby właśnie nie spadało to zainteresowanie, tylko czy są właśnie tutaj jakieś limity, czy w końcu przestaniemy się nimi interesować, czy oni nadal będą zarabiać na mówieniu trochę półprawd i jakby trochę oczernianiu, nie oszukujmy swojej rodziny. Wiele pytań, postaram się przynajmniej po trochę odpowiedzieć na każde z nich. Gdybym o czymś zapomniała, proszę dać znać. Myślę, że mimo wszystko jest to pewien sposób zarabiania, bo nawet jeżeli nie za ten pierwszy wywiad rzeczywiście nie było mowy o żadnym honorarium, to nie da się popatrzeć na niego inaczej, jak po prostu na wstęp i taka trailer po prostu tego, co może się stać za chwilę. W związku z tym bardziej bym potraktowała to niewzięcie honorarium jako inwestycję na poczet naszych przyszłych przedsięwzięć. No po prostu jeżeli już mówimy o takich bardzo rozwiązaniach rodem ze świata celebrytów, no to chyba jesteśmy w stanie po prostu takiej nomenklatury używać. Po drugie, przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania,
nie bardzo lubię zaglądać ludziom w ich życia prywatne i w portfele. Uważam, że to nie jest rzecz, którą się powinno robić. Natomiast dotarłam do takich danych mówiących o tym, że za tę ostatnią książkę w honorarium wynosiło 20 milionów, z czego 1,5 rzeczywiście para książęca przeznaczyła na cele charytatywne. Ale no tak jak mówię, no to nadal patrząc na całość, tak, 1,5 miliona z 20, no to jest to ułamek i tylko część kwoty, czyli rzeczywiście chyba możemy to potraktować już jako jakiś tam sposób na zarabianie. Po trzecie, kwestia tego właśnie, czego dotyka działalność, bo bardzo dużo mówiło się na początku po urodzinach księcia pierwszego syna pary książęcej o tym, że założyli w fundację charytatywną, że tam właśnie będą płynęły środki, że ta fundacja się będzie zajmowała działalnością charytatywną, natomiast za dużo prowadzonej przez tę fundację działalności charytatywnej jakoś nie słychać. Ciągle, pomimo upływu, bo to już jednak jest kilka lat, albo to są wywiady, filmy, książki dotyczące właśnie tego nieszczęśliwego życia w rodzinie królewskiej, albo to jest kwestia traumatycznych przeżyć po śmierci matki, czyli księżnej Diany. Natomiast ja ciągle nie widzę tej działalności charytatywnej, którą para książęca miałaby prowadzić, a myślę, że działalność charytatywna, poświęcenie się jakiejś, no wiadomo, że nie można wszystkiego zrobić, ale jakiemuś wycinkowi działalności charytatywnej, znalezienie sposobu na siebie, ja myślę, że gdyby to umiejętnie poprowadzić, para książęca miałaby szansę nawet przekonać do siebie aktualnie członków teamu Rodzina Królewska, czyli tych, którzy bardzo negatywnie wypowiadają się o księciu Harrym i księżnej Meghan, do tego, żeby jednak docenić tę ich działalność, pokazać, że to nie tylko celebryctwo, to nie tylko oczernianie rodziny królewskiej, jak pani stwierdziła, pani Julio, że to nie tylko jechanie właśnie na tych dwóch tematach, mówiąc kolokwialnie, ale że para książęca rzeczywiście ma pomysł na siebie, wie jak to zrealizować, wie jak wykorzystać swoją popularność, bo jednak nie da się ukryć, że mimo wszystko są ciągle bardzo popularni, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. No jakby nie było, aktorka amerykańska, bardzo znana z serialu Suits, książę Harry, który chodził za takiego buntownika, za tego właśnie takiego, no nie chcę powiedzieć, że czarną owcę, ale tak tego członka rodziny królewskiej, który ma takie dość swobodne podejście do tradycji, do tego konserwatyzmu rodziny królewskiej. Ja uważam, że to był bardzo, bardzo duży potencjał, który mam nadzieję, że nie zostanie zmarnowany i mam nadzieję, że jeszcze ten potencjał w sobie książęca para Sussex zobaczy i przestanie budować swoją markę właśnie na tego typu wynurzeniach, tego typu opowieściach, tylko rzeczywiście zbuduje coś zupełnie nowego, coś, czemu będą mogli poświęcić się w tej swojej działalności charytatywnej, którą jakiś czas temu tak szumnie ogłaszali. To tutaj w nawiązaniu do tego, co pani mówiła na temat tego zaglądania w portfele, to chyba jest oficjalny polski opis, gdzie, bo na pewnej znanej księgarni internetowej sprawdziłem sobie po prostu tę książkę, ten drugi, także w ramach przygotowania i informacja o tych 1,5 miliona, które pójdzie na cele charytatywne, ona jest w opisie książki. To znaczy opis książki po prostu składa się z kilku zdań o księciu Harrym, kilku zdań o rodzinie królewskiej, większej liczby kilku zdań na temat tej pomocy charytatywnej i kończy się kilkoma zdaniami o księciu Harrym, co jest dosyć wymowne. I może ja w nawiązaniu do tego, ale też w nawiązaniu do tego, jak pani powiedziała, że rodzina królewska to jest firma i że się jest w pracy 24 godziny na dobę. Czy pani by powiedziała, że właśnie obserwujemy założenie drugiej konkurencyjnej firmy? To znaczy, że po prostu będziemy mieli książę Harry i spółka, która będzie się składać na to, że po prostu będziemy właśnie co jakiś czas dostawać jakieś informacje o Harrym i Meghan, o tym, co oni robią.
jak wygląda ich życie, tylko właśnie tak jak tutaj rozmawiamy, żeby podtrzymać po prostu ich jakiś tam ten poziom życia, do którego oni są przyzwyczajeni. Przywołując przysłowia polskie, to ludzie zawsze bardzo szybko przyzwyczajają, prawda? W związku z tym myślę, że już po takim wstępie, po tych właśnie ostatnich wywiadach, publikacjach, występach, filmach, myślę, że dla pary książęcej Sussex nie ma już czegoś takiego jak świętość. Chociaż oczywiście mam nadzieję, że się mylę. Zresztą sam książę Harry stwierdził w tym ostatnim wywiadzie po opublikowaniu książki, że tak naprawdę ta książka to jest połowa tego, co on napisał, oczywiście z udziałem ghostwritera, co ma być oczywiście znowu kolejną zapowiedzią tego, że hej, uważajcie, to jest tak naprawdę dopiero pierwsza część, żeby się ktoś nie przyzwyczaił do myśli, że to już wszystko, co mam do powiedzenia. Myślę, że możliwe, że książęca para Sussex może myśli o czymś takim jak założenie konkurencyjnej firmy, ale no przykro mi bardzo, siła rodziny królewskiej, brytyjskiej rodziny królewskiej, zresztą jak każdej innej, polega na tym, że się jest rodziną królewską w jakimś konkretnym państwem, że ma się poddanych, którzy są związani z rodziną królewską, ma się ich wsparcie, natomiast trudno budować konkurencyjną firmę na obcej ziemi bez poddanych. To chyba nie jest takie proste i obawiam się, że niestety niemożliwe do wykonania. Nie wiem też, czy ta obrana droga jest na pewno właściwą, chociażby z tego względu, że no ile można czytać o takich sensacjach, ile można czytać o bójkach z bratem, o tym, że ktoś kogoś źle potraktował, że była nie taka długość sukienki albo ktoś komuś błyszczyka nie pożyczył. To są tak przyziemne sprawy, nie mające nic wspólnego z tym, co obecnie przeżywamy. Jesteśmy przecież po pandemii. W tej chwili mamy regularną wojnę w Europie. Bardzo duży kryzys gospodarczy, który się rozkręca. Nie sądzę, żeby starczyło w księciu Harrym i księżnej Meghan paliwa na dość długo. Jednak rodzina królewska, nawet jeżeli w Wielkiej Brytanii była dotknięta różnego rodzaju ekscesami, skandalami, to właśnie to, że nie było komentowane, że mimo wszystko rodzina królewska starała zachować się z godnością, minimalizować straty wizerunkowe, nadal pracowała ciężko dla dobra społeczeństwa. To jest coś, co w dłuższej perspektywie czasu było nagradzane. I w tym kontekście chciałam wrócić do tego, co mówiłam przed chwileczką. Tak naprawdę rodzina królewska jednak ma pewne osiągnięcia, bardzo dużo rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o działalność charytatywną, o udział w codziennym życiu Brytyjczyków, o bycie pewnego rodzaju spoiwem dla społeczności brytyjskiej. Natomiast książę Harry i księżna Meghan, no tak jak mówiłam, na razie nie stworzyli swojej marki, nie zrobili nic swojego, nie mają jakiejś wizji przewodniej tego, co chcieliby robić w swojej działalności charytatywnej. Na odcinaniu kuponów od tego, że się jest w rodzinie królewskiej, a jednocześnie się jej tak nie cierpi, no trudno zbudować chyba jakąś taką długofalową strategię, która przez wiele, wiele kolejnych lat będzie przynosiła jakieś efekty. Czytałam zresztą różnego rodzaju komentarze i w prasie brytyjskiej, i w mediach brytyjskich, i również tych amerykańskich i muszę powiedzieć, że o ile może faktycznie w tych badaniach opinii społecznej, w tych rankingach popularności, może i trochę niektórym członkom rodziny królewskiej te wyniki tąpnęły, to mimo wszystko one są na dość wysokich i w miarę stabilnych poziomach, czego nie można powiedzieć o zaufaniu czy o sympatii wobec księcia Harry'ego i księżnej Meghan. Oczywiście, jeżeli chcą pójść w takie typowe celebryckie zachowania, czyli nieważne jak mówią, byleby mówili, może to jest metoda. Natomiast czy na dłuższą metę skuteczna? Ja mam tutaj dość poważne wątpliwości. Plus ostatnie zdanie, które chciałabym dodać. Zupełnie niespodziewanie to, co robią książę Harry i księżna Meghan, najbardziej przyczyniło się i myślę, że najbardziej zadowolona z tego jest przede wszystkim jedna osoba w rodzinie królewskiej. Czyli kto? Książę Andrzej.
którego z udziałem którego skandale w sprawa, która trafiła do sądu, oskarżenia, tak naprawdę wszystkim tym, co zrobili książę Harry i księżna Meghan. Czyli myślę, że może nie wszyscy są bardzo zadowoleni, nie wszyscy są zachwyceni, natomiast książę Andrzej pewnie jak najbardziej. To taki efekt uboczny, który okazał się z jego punktu widzenia, podejrzewam, bardzo dużym plusem. Tak, zdecydowanie. Szczególnie, że tak naprawdę widziałam też, robiąc research do naszego spotkania, rzucił mi się właśnie jeden artykuł na temat właśnie księcia Andrzeja, że nie w kontekście tego, że prawdopodobnie zadowolona z danej sytuacji, ale z tego, że cały czas pomimo śmierci królowej jest takim trochę pupilkiem, który nie został odarty jednak ze wszystkich tytułów, który nie został odarty z majątku, tylko tak naprawdę starano się, i co tak naprawdę jest bardzo skuteczne, przyciszyć tą całą sytuację. I myślę tak, że książę Harry z księżną Meghan całą tą swoją działalnością zdecydowanie przyczynili się do tego, że łatwiej księcia Andrzeja było schować po prostu. Mhm. Tak, i właśnie tutaj kolejne pytanie, które mam, właśnie dotyczy księcia Williama i księżnej Kate. Bo to tak naprawdę jest przyszłość tej monarchii, która prawdopodobnie nadejdzie w najbliższych kilkunastu, może latach. Czy tak naprawdę oni powinni cały czas trzymać się tego wizerunku właśnie osób, które nigdy się nie skarżą, które nie odnoszą się do tych sytuacji, czy jednak w tej sytuacji, kiedy padają tak poważne oskarżenia jak bójka z księciem Harrym, czy które tak naprawdę bardzo negatywnie wpływają na wizerunek, czy oni powinni się jednak odnieść do tego w jakiś sposób publicznie? Myślę, że skoro do tej pory ta główna zasada dworu brytyjskiego się sprawdzała i na dłuższą metę przynosiła jednak dobre efekty, albo przynajmniej lepsze od tych gorszych, które można było powodować jakimiś dodatkowymi komentarzami, wyjaśnieniami, to myślę, że nic się w tej mierze nie zmieni. Zresztą tak zupełnie po ludzku, jakbyśmy logicznie podeszli do sprawy, chociażby ta słynna bójka, która została opisana w książce księcia Harry'ego. Ja sobie zawsze próbuję to powiedzieć, wytłumaczyć w ten sposób, dlaczego miałoby to negatywnie wpływać na wizerunek księcia Williama. Przecież to była, jak sam książę Harry określił, bójka, w której brały udział dwie osoby. Dlaczego negatywnie miałaby wpływać tylko na wizerunek jednej z osób, które brały udział w bójce? No jest to zupełnie nielogiczne. I myślę, że więcej osób zastanawia się właśnie w ten sposób. I patrząc właśnie na te rankingi zaufania popularności, które tak ostatnio śledzę nawet z dość dużym zainteresowaniem, to rzeczywiście ta popularność księcia Williama i księżnej Katrin jest zdecydowanie na dość stabilnym poziomie, czego nie można powiedzieć o jego bracie i bratowej. To chyba jednak o czymś świadczy też ta popularność, którą książka się cieszy mimo wszystko bardziej w Stanach Zjednoczonych niż w Wielkiej Brytanii. Wydaje mi się, że Brytyjczycy są w pewien sposób już zmęczeni całą tą sytuacją. Z kolei w Stanach Zjednoczonych jakby nie było, wszystkie na przykład rodzina Kardashianów, cały show w związku z tym zrobiony, to jednak tam cieszy się największą popularnością i myślę, że po prostu to, czym się zajmuje obecnie para książęca Sussex, tam pada na bardziej podatny grunt, a Wielka Brytania może i patrzy od czasu do czasu przez ocean na to, co tam się dzieje. W jakiś sposób to na pewno dotyka to brytyjskiej rodziny królewskiej, natomiast myślę, że nie aż tak, jakby to sobie książęca para Sussex życzyła. To chyba jednak te lata, żeby nie powiedzieć, że dekady, czy nawet w setki lat wprawy, doświadczenia robią swoje i nie z takimi sensacjami i wydarzeniami brytyjska rodzina królewska sobie radziła i myślę, że będzie sobie po prostu radziła dalej. Tak, ale kto wie, czy w przyszłości właśnie jak nie spadnie ta popularność, czy się nie doczekamy takiego reality show z Harrym i Meghan. No to byłoby ciekawe.
No właśnie i tutaj bym chciał Panią zapytać, może to jest właśnie rozwiązanie na ten problem, no cóż, problem Harry'ego i Meghan, że kiedyś to paliwo, tak jak sama Pani mówi, kiedyś to paliwo się skończy, tak? Ile można te rodzinne brudy, że tak brzydko powiem, prać? Więc może w pewnym momencie rzeczywiście dojdzie do tego, że będziemy mieli, tak kiedyś był chyba o Ozzie Osbornie, taki reality show, mieliśmy właśnie kilka tam sezonów Kardashianów, że może będziemy mieli właśnie Harry'ego i Meghan w pewnym momencie, czy, bo Amerykanie, bo tak jak Pani sobie mówi, Amerykanie lubią takie rzeczy. Z jakiegoś powodu lubią się odwoływać do monarchii, w takim sensie, że no, mieli Elvisa, który był królem rock'n'rolla i go, do dziś go kochają i niektórzy twierdzą, że nadal żyje. A więc czy Amerykanie sobie nie zawłaszczą po prostu Harry'ego jako takiego swojego króla? To wszystko, że nawet jeżeli sobie zawłaszczą króla, to chociażby patrząc po prezydenturze Donalda Trumpa, który stworzył sobie swój mały dwór, swoją małą monarchię, biorąc pod uwagę liczbę członków jego rodziny, która pracowała w administracji prezydenckiej przecież, to było coś absolutnie niesamowitego, żeby w kraju demokratycznym aż tyle osób z najbliższego otoczenia, z rodziny prezydenta pracowało w administracji. Także już coś na kształt właśnie takiej, no nie wiem, co monarchii dziedzicznej trochę można byłoby, w której się pomaga dodatkowo zobaczyć właśnie w tych 4 latach prezydentury. To mimo wszystko myślę, że no, książę Harry nie jest w stanie niczego innego wymyśleć. W wieku 30 paru lat wyprowadził się z Wielkiej Brytanii, opuścił rodzinę królewską. Ile można w kółko opowiadać te same historie? To nie jest tak, że przybędą nowe historie od tamtej pory, ponieważ bardzo niewielki kontakt ze swoją rodziną ma obecnie książę Harry. Proszę zauważyć, jak bardzo wyeksploatował w ostatnie godziny życia królowej Elżbiety II, to jak przyjechał do zamku Balmoral, jak co się działo niemalże, to było sprawozdanie minuta po minucie, bo to już nawet nie godzina po godzinie, czy dzień po dniu, po minucie, jak bardzo ten krótki okres czasu został wykorzystany. To jest chyba najlepszy dowód na to, że się kończy, a nowych historii po prostu nie przybywa. No to ile możemy o tym samym słuchać w wywiadach, oglądać na ten sam temat filmy, czytać na ten sam temat książki? To paliwo kiedyś po prostu w naturalny sposób się skończy i jak każdy, nawet najlepszy reality show, decydują o tym, czy jest on pokazywany, czy nie, po prostu słupki oglądalności. Człowiek ma taką naturę, że chce czegoś innego, nowego. W związku z tym, jeżeli, tak jak mówiłam, książę Harry z księżną Meghan nie wymyślą jakiegoś pomysłu na siebie, coś, co mogliby ludzkości dać od siebie, to eksploatowanie tematu związanego z przynależnością do rodziny królewskiej, myślę, że no, na niewiele dłużej im wystarczy. Tak, zdecydowanie. Ja też mam takie trochę już pytanie podsumowujące. Aczkolwiek trochę, jak to mam w zwyczaju, zawiłe i rozległe. Czy to nie jest troszeczkę tak, że może nie w najbliższej przyszłości, ale że jednak popularność tych rodzin królewskich, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale ogólnie na świecie, nie zostanie sprowadzona do takiej popularności politycznej, chociażby ze względu na to, że widzimy teraz ten trend, jak ogromny wpływ na opinię publiczną i w ogóle na społeczeństwo mają celebryci, influencerzy, osoby, które są obserwowane przez ogromne rzesze ludzi i to, jaki oni mają wpływ i jaki są w stanie wpływ w ogóle wywierać na te osoby, zachęcając je do na przykład kupna jakiś NFT, nie wiem, czy pani słyszała, jak to działa. I generalnie, czy w przyszłości nie będziemy mogli się spodziewać tego, że tą nowoczesną monarchią będą właśnie celebryci, a nie same rodziny królewskie?
Ja myślę mimo wszystko, że w ludziach tkwi coś takiego właśnie, jak to wspomnienie z dzieciństwa, księżniczki w zamku, książę na białym koniu ratujący, i to gdzieś tam każdy z tyłu głowy ma, że to jest właśnie ta bajka taka z jednej strony niedostępna, ale z drugiej strony chociaż trochę podejrzeć, trochę mieć wrażenie, że się w tym życiu uczestniczy. I myślę, że właśnie to wykorzystanie mediów społecznościowych, przy czym rodzina królewska się nie broni, to, że tak często biorą udział w różnego rodzaju wydarzeniach, to, że bardzo często ta działalność charytatywna połączona jest właśnie z obecnością wśród Brytyjczyków, to jest to, co świadczy o popularności brytyjskiej rodziny królewskiej, i myślę, że to jest bardzo dobrze zagospodarowane narzędzie przez brytyjską rodzinę królewską. Jeżeli chodzi o to właśnie, czy rodzina królewska ma szansę stać się tymi takimi celebrytami. Proszę zauważyć, że na przykład księża Katrin nie ma absolutnie, przynajmniej nie dała dowodów na to, że ma taki zamiar, a wszystko, w czymkolwiek się pojawi, począwszy od tych sukienek, w których występowała zawsze po wyjściu ze szpitala, jak rodziła każde kolejne dzieci, te sukienki, w których występowała, sprzedawały się natychmiast na pniu. Jakiekolwiek kolczyki, jakakolwiek sukienka, kreacja, w której się pojawi, od razu jest sprawdzane, skąd, kto projektował, gdzie kupione, czy sieciówka, czy może jednak wyższa półka, ile kosztowało, czy właśnie parę funtów, czy może jednak parę set, czy parę tysięcy funtów. To, że ten wizerunek księża Katrin bardzo umiejętnie buduje, to znaczy właśnie, że nie pojawia się tylko i wyłącznie w kreacjach od najbardziej znanych projektantów, ale również w sukienkach z sieciówki, z dodatkami z sieciówek za parę funtów, to jest też, nawet jeżeli specjalnie robiony zabieg marketingowy, to robiony tak bardzo umiejętnie i bardzo naturalnie. W związku z tym właśnie odnosząc się do tego, co pani pytała, pani Julio, zdecydowanie myślę, że nawet czasami wbrew sobie, ale członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej są po prostu twarzami, markami, reklamują sobą właśnie ubrania, dodatki, nie wiem co, samochody, którymi jeżdżą, tak, różne rzeczy, po prostu kocyki, którymi owijają swoje dzieci, wózki, których używają, jak dzieci są małe, marki modowe, tak, w które ubierają swoje dzieci i tak dalej. Nie, na pewno przynajmniej nie w wykonaniu brytyjskiej rodziny królewskiej, to raczej trudno mówić o tym, że są to słupy reklamowe, ale na pewno jest to pewien taki element łączący zwykłych Brytyjczyków z rodziną królewską, że mogę sobie tak dla dziecka kupić kocyk taki sam, jakimi, nie wiem co, owijany był książę George, albo nie wiem co, wyskoczyć po dzieci ubrana w sukienkę, tak jak księżna Katrin. Czyli to na pewno jest swego rodzaju taki most łączący brytyjską rodzinę królewską ze zwykłymi Brytyjczykami, i na pewno nie nadużywają tego członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej, ale na pewno mają świadomość tego, że coś takiego istnieje, no i się przed tym nie bronią. Także myślę, że jakieś aspekty właśnie tego wszystkiego, z czego z premedytacją korzystają celebryci, no to tutaj też możemy zauważyć, nawet jeżeli jest to mimowolne. Tak, wydaje mi się, że dopóki będą wychodzić kolejne ekranizacje powieści Jane Austen, to dopóty będziemy romantyzować jednak tą brytyjską rodzinę królewską i zawsze będziemy zainteresowani. No dobrze, z mojej strony ja serdecznie dziękuję, ale zanim się pożegnamy, chciałabym jeszcze dać szansę naszym uczestnikom na zadanie pytań, więc jeżeli są jakieś, to zapraszamy do zabierania głosu. Jeżeli nie, to ja się w takim razie żegnam. Serdecznie pani doktor dziękuję, którego pani doktor przyjęła już drugi raz nasze zaproszenie. Mam nadzieję, że nie ostatni i że zobaczymy się w przyszłości też w tak miłych okolicznościach. Bardzo serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłości. Pani Julio, bardzo dziękuję. Panie Szymonie, bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. To była dla mnie przyjemność z Państwem spędzić wieczór. Mam nadzieję, że Państwo się też dobrze bawiliście. No i mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze kiedyś. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.